Witajcie. Dziś chciałem Wam przedstawić ukośnicę marki Evolution. Jest to model R255SMS. Dostałem ją właśnie od tej firmy na przetestowanie. No i cóż, zaczniemy od omówienia prostych rzeczy. Może Was trochę trząść, bo będę to pokazywał z ręki, ale myślę, że każdy, kto jest zainteresowany tą, powiedzmy, ukośnicą, będzie go to interesowało. Pierwsze, sprawdzimy kąty, które możemy sobie, jak to przeważnie w każdej ukośnicy, regulować za pomocą jednej bądź drugiej śrubki. To mamy 0. Po przełożeniu na tarczy mamy 90. Składamy ją tutaj na 45 stopni. I mamy tutaj prawie 45 stopni. Bez jednej minuty, ale tak jak mówię, jest to kwestia wyregulowania. Co dalej? To już nam nie będzie potrzebne. Przykładnica. Sprawdzimy, czy jest w jednej linii. No jest. Sprawdzimy również, czy tarcza względem przykładnicy jest pod kątem 90 stopni. Już zablokujemy sobie tutaj. Podniesiemy osłonę. Tak jedną ręką źle się robi. Więc musicie mi wybaczyć. Ale już to mamy, powiedzmy, ustawione. No. Jest. Piwo posiada również laser, który działa na prąd, powiedzmy, nie na baterię. Tutaj jest możliwość jego regulacji. No, przydaje się na pewno przy jakichś takich prostych cięciach. No, jest pomocny. W każdym razie mi, mam tą piwę już drugi tydzień, no, przysłużył się na pewno ku szybszemu działaniu. Tutaj jest również burta, którą trzeba złożyć. Tytniemy pod kątem 45 stopni, aby nie zapomnieć, bo możemy ją uciąć. Piła składana jest w prawo i w lewo na 50 stopni. Jaki jest plus tej piły, tej ukośnicy od zwykłej, którą za chwilę Wam pokażę, którą ja posiadam? Tutaj kąty są dedykowane, mają swoje zapadki. Czyli odkręcając tutaj to, powiedzmy, blokadę, przekręcamy, blokuje nam się na 15 stopniach. Luzujemy, dedykowany stopień następny jest 22,5, później jest 30. Co dalej? Piła ta jest wyposażona w tarczę, jak wiecie już pewnie z internetów, do cięcia multimateriałów, czyli do stali miękkiej, do profili kształtowych, do drewna, do plastików, do aluminium, do miedzi. Mam próbki, zaraz sprawdzimy, jak tnie. Co jeszcze? Piła, jak gdy ją wysuniemy, nie posiada znacznych luzów na prowadnicach. Na prowadnicach nie ma w ogóle luzu. Natomiast jeśli wyciągniemy ją maksymalnie, to czuć, że to body, powiedzmy, jest mało sztywne. Powiedzmy, tutaj mam starego Dextera, którym ja już od 9 lat pracuję. I według mnie to ramię, powiedzmy, ten cały korpus, który trzyma silnik, jest bardziej sztywny. Mam nadzieję, że później się to nie będzie przekładało na jakość cięcia. Piła posiada soft start. I co jeszcze ważnego?
piła ma 2500 obrotów, czyli raz mniej niż mój stary, powiedzmy zasłużony Dexter. Ten ma 5000 obrotów. Co to może powodować? Na pewno dzięki temu piła tnie stal, ale przy cięciu drewna mogą powstawać wyszczerbienia. Docelowo planuję zmienić tarczę na tarczę z większą ilością zębów. Natomiast jak to bywa, jest to system metryczny, przepraszam, jest to system calowy i tutaj średnica tarczy jest cal. Czyli będę gdzieś musiał sobie po prostu załatwić tu lejkę redukcyjną i wtedy zobaczymy, jaka jest różnica cięcia tą piłą, która ma bodajże 24 zęby, a to na przykład 60 zębów. Czy będzie potrafiła to uciągnąć, czy się silnik po prostu spali. No cóż, nie będę więcej zasmucał. Spróbujemy pociąć te powiedzmy gifty, które dostaliśmy. Zobaczymy, jak się spisuje i na końcu po próbach tych wszystkich materiałów przetniemy sobie drewno. Mam tu twarde też kawałki drewna swojego. No i co? To zaczynamy. Najpierw od sklejki. Sklejka na nowej tarczy niczym nie ustępuje cięciu tarczy, która ma 60 zębów na normalnej pilarce. Tutaj deska kompozytowa. Spróbujemy ją zamocować. Również powierzchnia gładka. Poradziła sobie z nią naprawdę dobrze. Następnie weźmiemy rurkę plastikową. Jaki jest plus w tej, powiedzmy, tej blokadzie? Ona ma możliwość zablokowania właśnie również takich nieregularnych kształtów, ponieważ ma takie wybrania w sobie. I ta rurka nie powinna nam się okręcać podczas cięcia. To jest rurka plastikowa, lecimy. Poszło. Następnie co weźmiemy? Aluminium. Profil aluminiowy ucięty. Rurka miedziana. No, spróbujemy lepiej zamocować. Pewnie nie będzie prosto. Lecimy. Miedź ucięta. Zanim przejdziemy do trudniejszych testów, mamy tutaj drewno z gwoździami. Ze śrubami dokładnie.
śruby poszły bez zająknięcia. Teraz już coś trudniejszego. Tutaj mamy stal. Załóżmy, że jest to kawałek blachy. Grubość tej blachy to 2,7 mm. Zobaczymy, jak się spisze przy takiej stali. No to co? Lecimy. Nie wiem, będziecie chyba dobrze widzieć. Proszę, ucięte. Został nam profil stalowy. Taki oto smoczek. Profil ma ścianki. Już sprawdzimy. No, 2,8 mm. Sam profil jest 50 na... No, powiedzmy 50,5 na 50,3. I co, lecimy. Trzeba go solidnie zamocować, żeby nie było jakichś przykrych niespodzianek. Ok, mamy skręcony. Jeszcze sprawdzimy, bo coś się rusza, czyli... Dobra. Przepraszam bardzo. Ok. Profil utwierdzony. No to wiatr. Już mamy słupek skrócony o długość, jaka nas interesuje. Teraz sprawdzimy jakość cięcia po tych wszystkich próbach normalnie drewna albo weźmiemy kawałek sklejki. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Sami ocencie. Co prawda nie było cięte metry sześcienne profili, ale sami widzieliście, że było cięte coś konkretnego. Weźmiemy troszeczkę innego drewna. Co tu mamy? Buk, jesion, no i troszeczkę dębu. Zobaczymy, jak na twardym drewnie będzie się spisywała ta ukośnica. Pierwszy dąb.
Na razie bez wyszczerbień. Jesion. Taki troszeczkę krzywy kawałek, ale może nie będzie problemu z cięciem. Zobaczcie również, ta linia jest naprawdę bardzo mało wyszczerbiona, no bym powiedział, że praktycznie no wcale. I został nam buk, którego tak bardzo nie znoszę, niewdzięczne drewno w obróbce. Linia cięcia również idealna. No cóż więcej. Widzieliście wszystkie próby. W wykonaniu, powiedzmy, tej ukośnicy. Na pewno w moich najbliższych realizacjach zauważycie, że ta ukośnica zajmie miejsce tej ukośnicy. Ta ukośnica zostanie tylko i wyłącznie do, no nie wiem, jakichś desek z takich z starych, czy do cięcia drewna na opał. Natomiast ta, w związku z tym, że ma dedykowane kąty, no jest naprawdę, według w mojej oczywiście opinii, dobra. Ja bardzo rzadko korzystam z możliwości ukośnicy, no w sumie nie miałem wcześniej ukośnicy, ale z możliwości cięcia innych materiałów, no plastik, rurki czasami się zdarzy. Zobaczymy, jak będzie się spisywała w dłuższym okresie używania. No nie wiem, jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Chętnie Wam na nie odpowiem. Większość testów widzieliście pewnie w internecie. No ja jestem na tak. Dla mnie poradziła sobie z wszystkimi materiałami i widzieliście, że po wszystkich testach dalej tnie no dobrze drewno. Jedynym testem, którego nie wykonałem, no niestety nie mam tego pierścienia redukcyjnego, jak będzie się spisywała podczas cięcia tarczą z 60 zębami, taką jak powiedzmy jest w tej tutaj starej ukośnicy. Nie porównywałem nigdy do, znaczy nie chcę jej porównywać do lepszych pił, bo nie mam. Natomiast porównując do klasy tej samej, gdzie nie ma tutaj powiedzmy dedykowanych kątów, trzeba ręcznie je kręcić i ustawiać, sprawdzać za każdym razem. No muszę powiedzieć, że jest tu przeskok techniczny naprawdę spory. Natomiast nie mam porównania do jakichś profesjonalnych sprzętów. Nasuwa się pytanie, jeśli ta ukośnica jest już tak dobra, załóżmy dobrze wykonana, plastiki i te aluminium jest dobrze wykonane, regulacje wszystkiego są, to jak musi być wykonana taka naprawdę już pro ukośnica. Kiedyś zobaczycie, moim marzeniem jest GDL, więc będę miał do czego porównywać. Już będzie to moja trzecia ukośnica, więc na pewno będzie do czego porównać. No nic, nie zanudzam. Tak jak mówiłem, jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Zapraszam na kornikowo.pl, nasze forum, gdzie tam wszyscy są chętni do pomocy i służą wiedzą. No cóż, widzimy się w następnym filmie. Cześć.